Ja mam jedną informację, bo Państwu może się wydawać, że tu nie ma publiczności. Otóż to jest całkowicie błędne wrażenie, bo ja mam na tablecie, na podglądzie informację, że jest 20 tysięcy internautów, którzy nas pomimo tego upału oglądają. Więc nie mówimy do pustej sali. Ta sesja jest sesją makro. Nie odnosi się do szczegółów, odnosi się do strategii. I ja trochę złamię taką konwencję, na której najczęściej zaczynają gospodarze. Jeśli by była taka zgoda, ja bym poprosił pana profesora Buzka, żeby zabrał głos na koniec i żeby adresował tą swoją wypowiedź i do sali, i do ludzi obecnych przed ekranami komputerów, a w szczególności do członków Rady, zarówno tutaj obecnych, których widzę, jak i tych nieobecnych, które mam nadzieję, że słuchają. Tak naprawdę ja mam tylko dwa pytania, ale wydaje mi się, że to są pytania w obecnej chwili najważniejsze, a problemy, o których chciałbym, żebyście panowie mówili, trochę są wzajemnie przeciwstawne. Dzisiaj prawie cały dzień żeśmy o nich rozmawiali, także to też jest pewne podsumowanie. Mamy w wyraźny sposób dwa problemy do rozwiązania przed sobą, jako kraj, jako państwo. Pierwszy problem to jest ten problem, który interesuje wszystkich obywateli przede wszystkim, a mianowicie jak zamkniemy bilans energetyczny w drugiej połowie tego dziesięciolecia, czyli między latami 2016-2020. Chodzi tu przede wszystkim o energię elektryczną, bo z innymi rodzajami energii damy sobie radę, one dają się zastępować. Energię elektryczną, o czym dzisiaj też była mowa, jest bardzo trudno czymkolwiek zastąpić. Czasem się daje zastąpić świeczką, ale w przypadku telewizora i tabletu już się świeczką zastąpić nie da. A więc jak domkniemy bilans energetyczny? Jak dojdziemy do domknięcia tego bilansu energetycznego. A druga kwestia jest kwestią makroekonomiczną i jest związana z tym, o czym się mówi dzisiaj w Europie, a mianowicie, że Unia Europejska chce razem ze Stanami Zjednoczonymi utworzyć strefę wolnego handlu. Utworzenie strefy wolnego handlu oznacza likwidację wszelkich barier w wymianie handlowej. No ale wiemy, że samo likwidacja barier nie oznacza likwidacji różnic. I jedna z tych różnic, która dzisiaj była zidentyfikowana bardzo wyraźnie i zasadniczo, i to się pojawiło już na samym początku. I panie premierze, nic się nie zmieniło przez te godziny. Tak, my żeśmy nie zauważyli tego inaczej, akurat dokładnie tak samo, a mianowicie znaczne różnice w cenach energii pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, Unią Europejską, ale oczywiście także Polską. My tutaj narzekamy, w każdym razie energetycy, że ceny spadły, ale nie spadły te ceny poniżej cen amerykańskich. One w dalszym ciągu są znacznie wyższe niż amerykańskie. Więc pytanie takie makro do panów, którzy macie wiele doświadczenia i politycznego. Czy mamy się bać? Czy mamy się bać zalewu tanich, opartych na taniej energii produktach amerykańskich, a przy okazji również zalewu tanich produktów chińskich opartych na taniej sile roboczej? Czy nie mamy się bać, czy te różnice są bardziej mityczne, czy te bariery są tak niskie, że ich likwidacja nie spowoduje żadnej powodzi, że my sobie damy radę?
Wasza opinia w tej sprawie jest dosyć istotna, bo ona da nam, to znaczy członkom Rady, pewien asumpt do dalszego myślenia, do układania tej bardzo skomplikowanej układanki różnych działań zmierzających w kierunku rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, których to działań zidentyfikowaliśmy ponad 300. A 300 kilkadziesiąt w tej chwili. No i jak rozumiem, pan dyrektor Kamiński chciałby, żebyśmy jeszcze trochę popracowali, jeszcze parę działań znaleźli, a następnie ułożyli je w odpowiedniej kolejności. Więc to, co dzisiaj powiecie, będzie miało na nasze działania i na przyszłość tej gospodarki bardzo realny wpływ. Dlatego stawiając te dwa problemy, prosiłbym, żebyśmy zaczęli od tego pierwszego. To znaczy, czy Polska jako część Unii Europejskiej ma się obawiać strefy wspólnego handlu ze Stanami Zjednoczonymi, czy wręcz przeciwnie, mamy się z tej strefy cieszyć? Czy ja mógłbym pana premiera Piechocińskiego poprosić na początek? Rzucić Piechocińskiego na głęboką wodę i sprawdzić, czy pływa. No jestem wodnikiem, spływanie więc może być różnie, ale wizjonerstwem i romantyzmem wodnicy pewnie oderwali się już od dawna od ziemi. Więc pytanie o alternatywę. Czy w tym procesie uczestniczymy? Uwaga, mówię na razie z poziomu Europy, a nie Polski. Za chwilę przejdę do Polski. Czy w tym procesie uczestniczymy? Czy mamy świadomość, że równolegle Ameryka, żeby podnieść swoją cenę, prowadzi podobne rozmowy ze strefą Pacyfiku? Czy mamy świadomość, że w tym czworoboku, w którym toczy się ta przyspieszona rywalizacja, czyli praca, energia, żywność, jakość życia, energia de facto oddziałuje na trzy pozostałe czynniki i staje się kluczowa. W tym także energia w rozumieniu kosztów klimatu i energia w rozumieniu kosztów jakości życia i energia w rozumieniu kosztów żywności. A więc trzeba patrzeć bardzo szeroko, choćby w kontekście tych sugestii, aby zejść z udziałem biopaliw, z pochodzenia, z udziałem od biopaliw do poziomu 5%. Albo z sygnałem, że kończymy rozwijać energetykę opartą na biomasie rolniczej, bo to powoduje ograniczenie produkcji żywności. W związku z tym, jeśli wierzyć FAO, że w roku 2030 średnio żywność podrożeje o 80%, no to popatrzmy także, że w tym wymiarze będzie trwała wielka konkurencja pomiędzy powierzchnią ziemi, którą możemy przeznaczyć na uprawy do jedzenia, i powierzchnią ziemi, którą możemy przeznaczyć na uprawy do budowania biomasy czy wytwarzania energii. To jest, myślę, że bardzo istotne. W związku z tym tych kryteriów, tych decyzji, tej niepewności będzie dużo więcej. Druga bardzo istotna sprawa, jakieś to zaskakujące, kiedy po 40 latach, kiedy wielka fabryka ciężkiej chemii, 40 lat temu dokładnie, uciekła z Ameryki i znalazła się w Chile, bo w Chile była niższa energia i niższe przede wszystkim koszty robocizny, a rząd dał wielkie upusty w przyciąganiu kapitału zagranicznych. W połowie zeszłego roku została zdemontowana i z wielką stratą pozornie dla właścicieli przeniesiona z powrotem do Stanów Zjednoczonych, bo okazało się, że eksploatacja w oparciu o nowy miks energetyczny Ameryki dla ciężkiej chemii jest atrakcyjna i nawet straty poniesione z konsekwencjami na ziemi chilijskiej dla koncernu globalnego mają istotne zyski, przyszłe zyski. W związku z tym miejmy świadomość, że ta cena energii, dostępność energii, bezpieczeństwo energii oczywiście w dłuższej perspektywie będzie dzisiaj jednym z głównych czynników decyzji kapitału, decyzji o inwestycjach, decyzji o osadzaniu się nowych ośrodków przemysłowych i zamykaniu innych ośrodków przemysłowych. I uwaga, będzie to w trybie wyjątkowo przyspieszonym. Ja mówię wprost i jak obserwuję reakcję moich partnerów międzynarodowych, to widzę duże zrozumienie dla takiej tezy, że w ciągu 3 do 5 lat, w wyniku tego, co się dzieje w tej nowej rywalizacji jako pochodnej globalizacji, stworzą się nowe centra gospodarcze i zanikną dotychczasowe centra gospodarcze. W związku z tym ta rywalizacja, te cykle decyzyjne, ta niepewność dla procesów inwestycyjnych, a także dla bieżącej kalkulacji jest wyjątkowo duża. Otóż nie będę ukrywał, że na zamkniętym posiedzeniach zespołu energetycznego w tych obszarach także uczestniczy pan premier Bielecki, za co serdecznie dziękuję, to widzimy bardzo wyraźnie, jak posadowiono nie tak dawno
gazociągi, ropociągi, rafinerie w przestrzeni europejskiej mogą znacząco stracić na znaczeniu albo uzyskać zupełnie nowe pozycje i rozbudowywać swoje moce wytwórcze. I to się dzieje w różnych krajach. Na dobrą sprawę ostatnio w rafinerie w Europie inwestuje tylko kapitał naszego wschodniego partnera z Rosji. To jest bardzo ciekawe i myślę interesujące zjawisko. Jeśli więc popatrzymy z tego punktu widzenia, to miejmy świadomość, że po pierwsze procesy negocjacyjne będą bardzo trudne i wbrew pozorom nawet w tych obszarach, w których wydaje się, że po obu stronach amerykańskiej i europejskiej jest wspólnota interesów, będzie nie tak łatwo zawierać praktyczne kompromisy. Z następującego powodu. Myślę, że nie zdajemy sobie skali konsekwencji tego, że taka nowa przestrzeń się tworzy. Ona tworzy wielką szansę dla tych, którzy są gotowi, mają lub zwiększą w wyniku tego przewagi konkurencyjne, mają konkurencyjną gospodarkę, mają te wartości dodane, a odbędzie się to kosztem tych, którzy są niegotowi. W związku z tym popatrzmy na to, co wydarzyło się od roku 2008 w przestrzeni gospodarki amerykańskiej. Przypomnę, kryzys zaczął się tak mniej więcej 2007 roku, dotykał rynku nieruchomości deweloperskiego, później uderzył w banki, później przeniósł się na realną produkcję, później okazał się po części kryzysem deficytu i mieliśmy specyficzną reakcję Obamy, osłabiającą siłę dolara i przyciągającą konkurencyjność gospodarki w oparciu o te niższe koszty, między innymi w wyniku rewolucji gazu łupkowego. W międzyczasie ten sam Obama zalegalizował 9 milionów miejsc pracy ludzi z szarej strefy, głównie młodych Latynosów, którzy w ten sposób ustabilizowali w przestrzeni amerykańskiego rynku pracy parcie na wzrost płac. No bo zakłada się, że po legalizacji zatrudnienia ich płace wzrosły średnio 20-25%, w związku z tym te 9 milionów pracowników jest usatysfakcjonowanych. Jednocześnie dodać trzeba tą bardzo istotną kwestię, to znaczy głębokie zmiany, jeśli chodzi o zarządzanie przemysłem i dużymi korporacjami międzynarodowymi. Outsourcing, wyprowadzanie produkcji, typizacja produkcji, nastawienie się na to, i Ameryka to pierwsza zrozumiała, że wielkie koncerny światowe będą przede wszystkim w kategoriach kryterium światowych realizować swoje cele i decyzje i strategie. A jednocześnie duży ukryty protekcjonizm z punktu widzenia ochrony rynku własnego, na przykład w formie tego, co nazywamy w Europie zamówieniami publicznymi. No i teraz, skoro wiemy, że prezydencji irlandzkiej nie uda się do końca czerwca zamknąć rozdziału negocjacyjnego z Kanadą. Wczoraj była u mnie pani ambasador Kanady. Będziemy mieli we wrześniu Dzień Kanadyjski. Bardzo prosiłem panią ambasador i przedstawicieli tego państwa, aby przygotowali nam swoje refleksje na temat negocjacji z Europą z ich punktu widzenia. Co było istotne, co było nieistotne, gdzie wydarzyły się określone napięcia czy pola sprzeczności interesów, takie, które przesunęły na dłuższy czas niż planowano podpisanie tej umowy. No ale zwracam uwagę, wracam do Ameryki. Od roku trwają negocjacje na poziomie politycznym. W tej chwili schodzimy o poziom niżej, czyli już mówimy o obszarach, które będą wyłączane i tu jesteśmy po doświadczeniach europejskiej dyskusji w zakresie rynku audiowizualnego. Pewnie poważne napięcia będą w tym, co nazywamy sektorem przemysłu internetowego, ICT, praw autorskich, patentów i ten obszar wartości intelektualnych. Myślę, że świat, Europa w czasie ACTA i po ACTA jest na to mocno wyczulone. Ostatnie informacje o penetracji przez koncerny globalne, ale w rozumieniu narodowym amerykańskie, nasze wiedzy o użytkownikach portali społecznościowych, czy ostatnie informacje o gromadzeniu wiedzy specyficznej o obywatelach innych krajów. Pewnie będziemy mieli tu masę pikantnych szczegółów i WikiLeaks ujawni się z wielką siłą. Będą po stronie Europy i po stronie amerykańskiej dodatkowo komplikować te kwestie. Jednocześnie zwracam uwagę, że w Ameryce coś się wydarzyło w poziomie politycznym, dlatego że jedna z izb parlamentu podjęła decyzję o teoretycznej przynajmniej, a poprzednio tego nie było, możliwości eksportu. Pytanie więc brzmi, gdzie popłyną tankowce ze skroplonym gazem? Czy do Ameryki Południowej, czy do Azji, czy do Europy? I czy Amerykanie, czy strefa kanadyjsko-amerykańska będą zainteresowane tym, żeby popłynęły te tankowce czy gazowce do Europy? Zwracam uwagę, że Francja, która jest ewidentnym przeciwnikiem z różnych powodów wraz z Niemcami, które mniej to akcentują, zostawiając tutaj Francuzom pole pierwszeństwa, już podjęła decyzję o budowie terminala portowego do ewentualnego przyjmowania tych
gazowców. W związku z tym na tym poziomie także może się okazać, że dojdzie do zupełnie nowej rywalizacji, że dostęp do tych tańszych cen, do tego tańszego gazu także będzie motywowany geopolitycznym rachunkiem, czy lepiej jest wysysać z Europy ośrodki przemysłowe czy przemysł nowej generacji, czy wręcz przeciwnie, w ramach Unii, racjonalności, siły więzi pomiędzy anglosaskim kapitałem i kontynentalną Europą, te procesy wzmacniać i rywalizować z obszarem Azji czy Pacyfiku, czy w jakiś sposób neutralizować dużą dynamikę. W ogóle te wszystkie zjawiska są przecież pełne niepewności, bo przypomnę, nie tak dawno o Brazylii mówiliśmy jako o szóstej, ósmej potędze gospodarczej świata, a o prezydencie poprzednim, obecnej panie prezydent tej, której się udało coś, co w skali świata jest wyjątkowe. Wyciągnięcie skali ekstremalnej biedy blisko 200 milionów ludzi. A dzisiaj niewielka decyzja o podwyżce cen biletów wywołuje potężne zakłócenia. Ba, zapowiedź wycięcia kilkudziesięciu drzew na jednym z placy generuje gigantyczne napięcia, zakłócenia demokracji w kraju, który dotąd był uznawany za potęgę regionalną i bardzo stabilnego, także dla świata zachodniego, przewidywalnego partnera. Mówię tutaj o Turcji. A więc to wszystko jest bardzo osadzone w tej wielkiej takiej niepewności. I teraz ta lekcja, którą musi wyciągnąć Europa, to nie jest tylko kwestia sprawnego aparatu do budowania konsensusu europejskiego, gdzie tu już są rozbieżne interesy. Choćby kraje francuskie zablokowały możliwość negocjacji z Ameryką w zakresie audiowizualnego rynku. Polska, która też postrzega kwestie związane z kulturą, tożsamością narodową poprzez język, ma stosowną ustawę, nie musiała się tu ustawiać pierwsza w kolejce, w związku z tym jakby rozgrywamy to inaczej, ale pytanie jest takie, czy Polska i opinia publiczna jest gotowa, żeby nie na starcie do negocjacji nie eliminować GMO? W związku z tym pokazuje bardzo wyraźnie, choćby w kontekście uboju rytualnego, jakie to w Polsce dzisiaj przybrało wielkie, silne, podsycone tym, co nazywamy demokracją bezpośrednią, internetową znaczenie. I sprawa fundamentalna to jest taka, jedno to jest, równolegle będą prowadzone te negocjacje z Ameryką, one będą coraz bardziej osadzały się o różnice interesów i także Europa będzie tu rozdzierana na poziomie parlamentu czy Komisji Europejskiej, ale także debat na zapleczu Komisji Europejskiej bardzo głębokich, a równocześnie jest do wykonania w przestrzeni europejskiej i polskiej gospodarki gigantyczna robota. Jeszcze raz to podkreślam. Po stronie Ameryki mamy gospodarkę opartą o więcej swobód i wolności, o innych standardach socjalnych, nieobciążonych tak prawem, obowiązkami informacyjnymi, uwaga, jednolitą gospodarką, podczas gdy Europa, mimo że mniejsza niż Stany Zjednoczone, ma bardziej zróżnicowaną gospodarkę, bardziej zróżnicowane interesy i bardziej zróżnicowane będzie miała robotę do wykonania. Stąd tak ważne jest, i o tym mówiłem między innymi przebywając na wyspach, aby Europa wykonała to zadanie w zakresie deregulacji gospodarczej. Jedno to jest ten wysiłek, który mamy i ambicje w kraju i mówimy tutaj o stworzeniu wokół przedsiębiorczości, wokół gospodarki najbardziej przyjaznej otoczenia, najbardziej wydolnego wsparcia ze strony instytucji od prawa po różnego rodzaju inspekcje czy aparat skarbowy, ale z drugiej strony musimy to jasno, wyraźnie, mocno zaakcentować z wielkim głosem jeszcze w finiszu tej kadencji Parlamentu Europejskiego i tej Komisji Europejskiej jest potrzebna deregulacja z punktu widzenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. No i znowu jesteśmy na niecały już rok przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku i nie tylko w Polsce, ale w całej Europie dyskusja na ten temat jest wąska i sprowadza się de facto do różnic interesów, które ujawniły się przy nowej perspektywie unijnej 2014-2020 czy przy toczących się w dalszym ciągu dyskusjach w zakresie trzeciego pakietu energetycznego, budowania jednolitego rynku europejskiej energii, gazu czy ropy. No i zwracam uwagę na koniec na te wyzwanie trzeciego pakietu, który przenosi z decyzyjności politycznej na decyzyjność firm pewne kwestie związane ze sposobem funkcjonowania, a nawet procesami inwestycyjnymi, aby ten proces bardziej odpolityzować. I to fundamentalne więc pytanie także dla Europy, która będzie miała może poza gospodarką niemiecką gigantyczne potrzeby środków na modernizację tego, co nazywamy szeroko pojętym rynkiem energii, to jest jak znaleźć te środki, ale to pewnie w kolejnym fragmencie wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Jeśli mógłbym to podsumować, to odpowiadając na to pytanie, pan premier jednocześnie postawił drugie, to już nie będę ciągnął tego drugiego, równie fundamentalne, ale to, co zostało powiedziane, ja odbieram tak, że stawianie pytania, czy nie bardzo ma sens w tej sytuacji,
raczej powinniśmy dyskutować o tym, jak to zrobić, ponieważ no, z tej analizy by wynikało, że mamy sytuację join or perish, czyli przyłącz się albo szczeźnij. A jednocześnie no, pytanie o to, czy my będziemy jednym z tych nowych ośrodków, czy te ośrodki powstaną poza nami. No to pytanie, jeśli mogę je skierować do pana profesora Osiatyńskiego. Czy w tych negocjacjach, które są prowadzone na tak wysokim szczeblu, nasz głos, polski głos, może mieć znaczenie? Czy my mamy tylko stać z boku jako ci kibice, prawda, bo tu ważniejsi chłopcy grają na boisku, a my tylko możemy się poprzyglądać? Bo przecież to, jak to będzie zrobione dla przyszłości Polski, będzie miało ogromne znaczenie, no, jeśli nie decydujące znaczenie. Panie profesorze, pan... Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Wie pan, ja nie jestem pewien, czy ja umiem dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Nie mam wątpliwości, że my w tych negocjacjach powinniśmy uczestniczyć, powinniśmy być do nich dobrze przygotowani i powinniśmy wiedzieć, jakie są podstawowe wyzwania i cele, które stawiają sobie inni partnerzy i jaki jest nasz interes. I jeśli państwo pozwolą, jednak chciałbym zacząć od tych podstawowych pytań, od których pan zaczął. Najpierw, jeśli chodzi o taki rysunek globalny, to jest rzecz dosyć interesująca, że w tych debatach związanych z paktem euroatlantyckim, zwracaliśmy na to uwagę dwa dni temu w czasie narady u pana prezydenta Komorowskiego, w gruncie rzeczy nie pojawia się Rosja. Co więcej, można powiedzieć tak, że redukcja cen paliw wywołana tym olbrzymim wydobyciem i eksportem gazu ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, na wszystkie kontynenty i wywołany tym spadek cen, naprawdę, jeśli już nie podważają, to za chwilę położą budżet Federacji Rosyjskiej. Są różne szacunki, ale przy cenie ropy gdzieś na poziomie 85-90 dolarów za baryłkę nie jest pewne, w jaki sposób ten budżet będzie się trzymał po stronie dochodów. Teraz można stawiać różne hipotezy dotyczące struktury wydatków. Moim zdaniem w strukturze wydatków ze względów geopolitycznych i pewnych preferencji politycznych wydatki związane z tam, gdzie idzie przede wszystkim te duże, tam gdzie nastąpiła ta duża dynamika wzrostu na obronę, one się nie zmniejszą istotnie. To kto zapłaci rachunek? Zapłacą przede wszystkim gospodarstwa domowe. Zapłacą także infrastruktura, usługi publiczne i tak dalej. Co to znaczy dla kraju takiego jak Polska, dla którego bardzo ważnym eksportem jest eksport żywności na te rynki? Każdy sobie sam odpowie. Sprawa druga, która także no, w tej sali, w Ministerstwie Gospodarki, prawda, gdzie dominuje strategiczne myślenie, prawda, ja tutaj wchodząc, spotkałem kilka osób, z którymi pracowałem 20 parę lat temu, którzy zajmowali się tymi planami strategicznymi, tak? I strategicznym myśleniem. Osiem lat temu, Niemcy miały około 40, udział ich eksportu do krajów Unii Europejskiej to było 45%. Ten udział obecnie zmniejszył się o 1/3, do 30%.
jeżeli chcemy naśladować Niemcy. A pod wieloma względami, jeśli chodzi o politykę płac i politykę takiego, że powiem, pobudzania dynamiki gospodarczej przez eksport, próbujemy to robić. A to prawdopodobnie będziemy też skazani na to, żeby szukać rynków zbytu poza Unią Europejską, niezależnie od tego, jak bardzo, że powiem, w tej chwili znacznie skoncentrowany jest ten eksport na te rynki. To są pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć. Nie będę udawał, że ja mam odpowiedź na te pytania, tak? Ale z całą pewnością to jest taka agenda. Tak. Teraz przejdę do kwestii związanych z taką... no, znaczy jeszcze chcę skończyć, jeżeli chodzi o tą strefę wolnego handlu euroatlantycką. Moim zdaniem odpowiedź pozytywna jest oczywista. Politycznie ona jest oczywista. To jest także kwestia budowania, jak powiedzieć, drugiego pasa wiążącego, czy drugiej takiej płaszczyzny wiążącej Stany Zjednoczone z Europą. Obrona NATO z jednej strony i tutaj znacznie ściślejsze związki gospodarcze z drugiej. Ale oglądałem raport przygotowany przez niezależny instytut w Holandii na temat oceny skutków tego paktu. To jest robione w dezagregacji na poszczególne gałęzie. Niekiedy na poszczególne duże firmy. Widziałem podobny raport dotyczący Niemiec. To przecież może się kształtować bardzo różnie. I my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to będzie w obu przypadkach. I Holendrzy doszli do wniosku, że to jest korzystne dla gospodarki ogółem. Niemcy doszli do wniosku, że to jest korzystne dla gospodarki ogółem. Tak jest w stosunku do krajów, w których udział wysoko przetworzonych produktów przemysłowych jest stosunkowo znaczny. Jak to wyjdzie w naszym rachunku? Taki rachunek musi być zrobiony. Co więcej, pamiętając na nasze niedobre doświadczenia, kiedy negocjowaliśmy nasze członkostwo w Unii Europejskiej, kiedy przepuściliśmy cukier, przepuściliśmy tytoń, parę rzeczy żeśmy przepuścili w tych negocjacjach. Myślę, że do tego typu analizy powinniśmy absolutnie zaprosić organizacje przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wszystkie grupy interesów. Oni to będą w stanie znacznie lepiej dopilnować, czy też nas dopilnować, żebyśmy tego nie przeoczyli. Teraz jeszcze kilka uwag dotyczących bilansu energetyki i jeszcze jednej sprawy pobocznej, która może się wydawać śmieszna i nie na miejscu, ale wydaje mi się, że ona jest całkiem na miejscu, chociaż trochę odległa. Najpierw bilans energetyki. W pewnym sensie to jest naturalne, że my się koncentrujemy na alternatywnych źródłach po stronie podaży. Ale bilans to jest także popyt. Co myśmy zrobili po tym wielkim skoku, który mniej więcej zakończył się w połowie lat 90., kiedy nastąpiło znaczne obniżenie energochłonności PKB o 30%, 40%. To jest wtedy ta redukcja wynikająca z modernizacji przemysłu hutniczego, cementowego, w nawozach i tak dalej. I żeśmy mniej więcej stanęli. Nie ma drugiego kroku. Ile rzeczy powinniśmy robić? Tak? Punkt pierwszy. Punkt drugi. Tak czy inaczej, nasza gałęziowa struktura produkcji jest stosunkowo energochłonna. Te procesy, także ten sam proces docierania tej umowy o wolnym handlu euroatlantyckiej, wydaje się, on będzie trwał nie wiem ile lat. Ale to nie jest coś, co będzie można zrealizować, jak mi się wydaje, w ciągu 2 czy 3 lat. Tam są za duże vested interest, żeby to się dało prędko zrobić. Ten czas powinien być wykorzystany w kierunku możliwie ułatwiania zmiany struktury, bo przecież my nie będziemy zmieniać struktury, to muszą robić przedsiębiorstwo. Tak? Ale możemy próbować ułatwiać zmianę tej struktury w kierunku
bardziej naukochłonnych, bardziej tam, gdzie jest większa technika i jednocześnie, gdzie są znacznie większe szanse na wyższą dynamikę wydajności pracy. To jest też bardzo ważne ze względu na związane z tą możliwości wzrostu płac i wszystkiego, co się wiąże, co się z tym wiąże. Więc jak Państwo widzicie, to są wszystko sprawy otwarte. Teraz na poprzednim panelu, i to jest coś, taka w pewnym sensie ciekawostka, na której chciałbym skończyć, była poruszana, ale także pan premier Piechociński mówił tutaj o ochronie środowiska, o skażeniu, prawda, i to są te wymogi, prawda, które stawia Unia Europejska, co my chcemy zrobić, żeby zmniejszyć dziurę ozonową, prawda, i to jest to, co wynika, ta zielona energia, prawda, i my się koncentrujemy na zielonej energii. Otóż może warto wiedzieć, że te zanieczyszczenia w co najmniej równym stopniu wynikają z naszej diety, ze struktury konsumpcji, według danych amerykańskich z różnych ośrodków, tak? Zakłady chowu przemysłowego stanowią dla dziury ozonowej zagrożenie większe niż transport. Z hodowli bydła według tych szacunków pochodzi 18% wszystkich gazów cieplarnianych. To jest o 40% więcej niż produkcja wszystkich, te zanieczyszczenia, które pochodzą od wszystkich samochodów, statków, samolotów i pociągów razem wziętych. Z farm pochodzi 27% metanu o charakterze antropogenicznym. To jest mniej więcej 2/3 oraz 2/3 tlenku azotu. Więc jeżeli my mówimy o potrzebie spełnienia różnych wymogów Unii Europejskiej, to być może w tym ogólnym bilansie moglibyśmy próbować zrobić także pewne sprawy w tych obszarach, żeby nie koncentrować się tylko na energetyce, gdzie osiąganie tych standardów jest niezwykle kosztowne i oczywiście musi kosztować. To o tym wszystkim jestem przekonany. Była mowa we wcześniejszych panelach, wobec tego nie będę o tym mówił. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pan stawia przed nami bardzo poważne zadania, bo wiemy wszyscy, że znacznie łatwiej jest zmieniać technologię niż behawior, tak? Zmiany behawiorystyczne wymagają wysiłku i czasu, ale w zasadzie bym powiedział, że no prawie w całości pańska wypowiedź była w poetyce rady, bo my tak dokładnie rozumiemy rozwój gospodarki niskoemisyjnej, jak pan to tutaj nam w skrócie zreferował. Ale nie mogę się powstrzymać od zadania jednego pytania. Czy pan widzi inny scenariusz, a mianowicie taki, że statki z gazem łupkowym nie popłyną do Europy, a popłyną na południe do Ameryki Łacińskiej, bo Obama będzie chciał utrzymać silniejszą pozycję Rosji jako swojego sojusznika w Azji? Wydaje mi się, że będą płynąć i tu, i tam. I że Stany Zjednoczone są globalnym partnerem, który będzie budował swoją pozycję i w Ameryce Łacińskiej, która jest bliska, to są zupełnie naturalne względy, tak? I w Europie. Dziękuję bardzo. To teraz, jeśli można, na samo lewe skrzydło do pana ministra Kowalca z tym samym pytaniem, tymi samymi wątpliwościami. Dzień dobry Państwu. Więc bać się nie należy. Należy mieć nadzieję. Należy w tym uczestniczyć, analizować, starać się przewidywać, analizować, jakie będą z tego dla nas skutki. Jest tak, proszę Państwa, że to, co wiemy z teorii ekonomii, z praktyki, handel to nie jest gra o sumie zerowej, tylko jest to gra o sumie dodatniej. Czyli to nie jest tak, że korzyści z handlu czyjeś polegają na tym, że ktoś inny musi stracić. I dlatego utworzenie strefy wolnego handlu między Europą i Stanami Zjednoczonymi no, miałoby olbrzymie znaczenie. To jest 46% światowej gospodarki, 30%
światowego handlu. Miałoby to znaczenie z różnych względów. Jest tak, że jeżeli chodzi o sam poziom ceł, to ten poziom ceł jest w tej chwili między Europą a Ameryką stosunkowo niski. Natomiast jest tak, że są rozmaite wymogi techniczne, standardy. Na przykład przemysł samochodowy przywiązuje olbrzymią wagę do takiego wspólnego obszaru celnego właśnie ze względu na istniejące różnice w standardach, które na przykład powodują, że jeżeli się produkuje samochody do Stanów Zjednoczonych, to się w ogóle robi na przykład w Niemczech osobne linie produkcyjne, bo są takie różnice wymogów i standardów. I generalnie, tak jak rozumiem, to koncepcja generalnie może być taka, że po prostu będzie wzajemne uznawanie standardów. Jest tak, że Unia Handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Europą, ona będzie miała kolosalny wpływ na pewne procesy, które się dzieją w Europie i będzie musiała wymusić ich zmianę albo przyspieszyć zmianę, które tak czy inaczej musiałaby nastąpić. Jednym z tych zjawisk jest europejska polityka energetyczna. Jest tak, że Europa stosuje strategię oszczędzania, znaczy promowania oszczędzania energii poprzez utrzymywanie wysokich cen energii. Stany Zjednoczone nie realizują tej strategii. Jest tak, że natomiast w wyniku rewolucji technologicznej związanej głównie z gazem łupkowym w ostatnich latach redukcja emisji w Stanach Zjednoczonych była znacznie większa niż w Europie, mimo że Stany Zjednoczone nie mają tego całego instrumentarium polityki klimatycznej. I tak czy inaczej, czy byłaby Unia Handlowa ze Stanami Zjednoczonymi, czy nie, to mielibyśmy zjawisko uciekania przemysłu do Ameryki, uciekania z Europy, uciekania do Ameryki, przemysłu chemicznego w szczególności, ale wielu innych. Unia Handlowa ze Stanami Zjednoczonymi ten proces będzie przyspieszy. I to jest taki moment, który jakby zmusza do zastanowienia i to już jest widać zresztą z wypowiedzi przywódców europejskich w ostatnich tygodniach, którzy mówią o tym, że konkurencyjność gospodarki staje się tematem numer jeden. I druga kwestia to jest coś, co można nazwać taką geografią europejską. To szczególnie można powiedzieć, że to jest troszkę taką też specjalnością polską. Kiedy się mówi o tym, że właśnie Europa ma centrum i peryferię. Centrum to jest strefa euro. Peryferie to są ci, którzy do tej strefy nie należą. Jeżeli chcemy mieć coś do powiedzenia, to powinniśmy jak najszybciej starać się do tego centrum wyjść. Poza tym centrum właśnie są ci, to do strefy euro nie należą. Można powiedzieć, najbardziej do tej strefy euro nie należy Wielka Brytania, bo ona ma właśnie trwałą derogację i generalnie deklaruje, że nie ma żadnego zamiaru, żeby do tej strefy euro wstąpić. Wielu polskich polityków wypowiada się, że w zasadzie ta Wielka Brytania to jest pewien kłopot w tej Europie. Jak się Wielka Brytania nie ustatkuje, to Europa sobie bez Wielkiej Brytanii poradzi, natomiast Wielka Brytania będzie po prostu miała z tego powodu kłopoty. Natomiast warto zwrócić uwagę, że mimo że Wielka Brytania ma na przykład inną walutę niż Niemcy, to w tej chwili stała się głównym partnerem handlowym Niemiec. W roku 2012 prześcignęła Francję na pozycji pierwszego partnera handlowego Niemiec. A jeżeli chodzi, tak jak zwrócił uwagę pan premier, jeżeli chodzi o partnerów handlowych Polski, to po Niemczech w tej chwili już od 2 czy 3 lat jest Wielka Brytania na drugim miejscu. Wielka Brytania jest
naszym pierwszym partnerem, jeżeli chodzi o odbiór naszego o nadwyżkę, naszą nadwyżkę eksportową. Mamy 5,9 miliarda euro nadwyżki, kilkakrotnie więcej niż następna nasza nadwyżka handlowa. Czyli dla nas jest to partner bardzo ważny. Również ważny z tego powodu, że jeżeli chcemy móc wydobywać gaz łupkowy i chcemy, żeby Unia Europejska nie wprowadziła regulacji, które nam to uniemożliwią, to niewątpliwie Wielka Brytania jest naszym sojusznikiem w tym. I w tym kontekście, jeżeli spojrzymy na Unię handlową między Europą i Stanami Zjednoczonymi, no to jest jasne, że myślenie o zepchnięciu Wielkiej Brytanii na drugi tor przy tym przedsięwzięciu byłoby absurdalne, bo Wielka Brytania jest kluczowym partnerem handlowym Ameryki spośród krajów europejskich. I jest tak, że poważne potraktowanie przez Europę prac nad Unią Handlową ze Stanami Zjednoczonymi zupełnie zmienia pozycję Wielkiej Brytanii w Europie. Zdecydowanie zmniejsza szanse również na to, że Wielka Brytania zostanie zmuszona do tego, żeby wyjść z Unii Europejskiej. I z tego punktu widzenia to są moim zdaniem zjawiska bardzo ważne i zjawiska dla Polski korzystne. Dziękuję bardzo. Pan premier Piechociński powiedział, żebyśmy się nie zastanawiali nad tym, czy, tylko myśleli jak. Pan profesor Osiatyński powiedział, że musimy zrozumieć, że trzeba będzie zmienić struktury, że te struktury, kierunki eksportu, że to się wszystko zmienia na świecie i że musimy w tej zmianie brać udział. Pan minister Kawalec powiedział, że nie mamy się tego bać. Musimy się tego nauczyć i szukać pozytywnego bilansu w wymianie handlowej. No, ja rozumiem, że Unia Europejska uważa, że wspólna strefa ze Stanami Zjednoczonymi będzie per saldo dla Unii korzystna. No, ale nas bardzo interesuje, czy to będzie korzystne także dla Polski i czy jesteśmy w stanie dostosować naszą gospodarkę, czy wprowadzić takie zmiany, żeby to nie było tylko marzeniem i nadzieją, ale żeby to się stało faktem. Panie premierze, to pytanie adresuję do pana premiera Bieleckiego. Czy my w tym procesie możemy, w tej grze możemy wziąć udział w taki sposób, żebyśmy wyszli z wygraną? Dziękuję bardzo za to pytanie i również za zaproszenie na tę ciekawą sesję. Dla mnie ten traktat transatlantycki jest nie tylko strefą wolnego handlu. To takie pierwsze uzupełnienie, które chciałem wnieść do tego, do tej naszej dotychczasowej rozmowy. Dlatego często się pojawia określenie, że to jest transatlantycki rynek, marketplace, w którym korzyści powinny być i dla handlu wzajemnego, i dla inwestycji. I ta druga noga inwestycyjna dotycząca przepływu kapitału, inwestycji jest bardzo dla Polski potrzebna. Dotychczas dobrze sobie radzimy, cały czas mamy kilkomiliardowy napływ bezpośrednich inwestycji do Polski. Myślę, że ten traktat może nam w tym pomóc. Jakie ewentualnie ilościowe korzyści mogą z tego wyniknąć? Próbujemy to teraz policzyć. W kancelarii premiera mamy taki młodzieżowy zespół, z którym staramy się wszystko liczyć. I tutaj też mamy już w tej chwili model, na podstawie którego spróbujemy wychwycić korzyści dla Polski. Korzyści głównie wyjdą prawdopodobnie łatwiej wyliczalne, jeżeli chodzi o wpływ handlu na wzrost PKB. Natomiast to też jest niewątpliwie bardzo ważny
rozstrzygnięcie strategiczne czy geostrategiczne, które Stany Zjednoczone negocjują też równolegle ze strefą Pacyfiku. No i pokazują, że ten świat demokratyczny cały czas ma jeszcze spory potencjał rozwojowy, że ci wszyscy, którzy wskazywali go właśnie, jak to pan profesor Żmijewski ładnie określił, na te drobne perish, to wcale nie musi perish, że jeszcze te BRICS-y czy inni światem nie rządzą i kreatywność tego świata demokratycznego może tutaj dać poważny impuls i właśnie chociażby wydobywanie z gazu, z łupków gazu czy ropy jest tego najlepszym przykładem takiego wielkiego skoku technologicznego. Więc odpowiadając na to pańskie, panie profesorze, pytanie, to uważam, że w ogóle mniej powinniśmy do tego wszystkiego podchodzić właśnie na zasadach lęków, tylko w każdym rozwiązaniu szukać dla siebie szansy. Mandat komisji będzie wkrótce budowany. Na razie wiemy o tych francuskich zamiarach i o nich było najgłośniej. Jest kwestia popatrzenia, jak powiedziałem, również od strony jakichś ewentualnie już konkretnych obszarów, czy w nich tam mamy swoją jakąś szczególną pozycję. Natomiast jest to geostrategiczne, nie obawiam się tego określenia, rozwiązanie. W języku angielskim niektórzy optymistycznie to nazywają game changer, więc my dobrze dotychczas sobie radziliśmy z otwartością naszej gospodarki i konkurencyjnością. To tylko stymulowało nas do szybszego rozwoju, więc jestem przekonany, że to jest dla nas korzystne. Okay. Dziękuję bardzo. Muszę się przyznać, że jak dostaję takie zadanie być moderatorem, to mnie strasznie korci, żeby manipulować oczywiście. Nawet nie korci, sprawdzam to. Tak, w praktyce, panie profesorze. Yes, tak, więc ja się do tego oczywiście troszeczkę przyznaję, tak, bo trudno, żebym tego nie robił, bo siedzę przed tak wnikliwymi osobami, że na pewno to zauważą. Znaczy, ta moja manipulacja jest niewinna. Ona się sprowadza do tego, że ja tak odczytuję panu wypowiedzi, że my musimy być gotowi na zmianę, że musimy być gotowi na przekształcenie naszej gospodarki w kierunku gospodarki bardziej wydajnej, bardziej nowoczesnej, opartej o nowe technologie, opartej bardziej o wiedzę niż o siłę rąk ludzkich. Te wszystkie elementy będą dawały nam możliwość, szansę konkurowania z tymi rynkami nowymi, które się będą rozwijały, czy też starymi, które się będą rozwijały i dadzą nam szansę, żebyśmy nie zostali z tyłu, tak jak się może zdarzyć naszemu wielkiemu sąsiadowi, bo on przy niskiej cenie energii i nie rozwijając technologii zostanie w tyle. No, nie będziemy się chwilowo martwić losem naszego sąsiada, bardziej swoim własnym, ale i tu się zwracam już bezpośrednio do naszego przewodniczącego, do pana profesora Buzka. Nam się wydaje, panie profesorze, że to, co my robimy w Radzie od kilku lat, to właśnie jest ten nurt, że to jest ten kierunek myślenia, że staramy się pokazać możliwości, jakie dostosują nas do tej zmiany, do tej wielkiej zmiany, bo tu nikt z
przedmówców nie stwierdził, że nie będzie żadnej zmiany, że nie ma się co bać, wszystko będzie tak jak zwykle i w ogóle się nic nie zdarzy. Nie, wręcz przeciwnie. Zdarzy się i mamy być do tego przygotowani. No, my się staramy. My się staramy pod kierunkiem naszego przewodniczącego i to nie jest żadne lizusostwo, bo obowiązkiem i zadaniem przewodniczącego jest zawsze w odpowiednim momencie ocenić, zbilansować i powiedzieć, czy to, co my robimy, to jest to, co powinniśmy robić. Mnie się bardzo podoba taka teza, że ważniejsze jest to, żeby robić rzeczy właściwe, niż to, żeby je właściwie robić. No bo jeżeli będziemy robili bardzo dobrze głupoty, to będziemy mieli bardzo dobrze zrobione głupoty. Może lepiej zrobić rzeczy trochę gorzej, ale bardzo dobre, no wtedy będziemy mieli coś, co może nie jest idealne, ale jest bardzo praktyczne i przydatne. Ja o taką wypowiedź, panie profesorze, bo już nie będę pana męczył o to, czy mamy się bać wspólnego rynku, bo myślę, że nikt nie oczekuje od profesora Buzka, że powie, że mamy się czegokolwiek bać. Więc nie ma sensu zadawać pytania, jeżeli znamy odpowiedź. Natomiast ważne jest pytanie o to, co my jako Rada mamy robić. Jak się mamy w tą wielką zmianę wpleść, włączyć, jak mamy ją wzmocnić, jak mamy ją wesprzeć, bo ja rozumiem, że to jest nasze zadanie. Panie profesorze. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Większość z Państwa była tu dzisiaj na sali od godziny 8:30 rano. Myślę, że macie za sobą 10 godzin siedzenia tutaj i marzycie, czy 9. Marzycie tylko o tym, żebym mówił jak najkrócej i podzielam Waszą opinię w 100%. Wobec tego tak, byliśmy kiedyś radą, która zabiegała o efektywność energetyczną. To nie przestało być najważniejsze. Efektywność energetyczna jak największa jest nadal najważniejsze. Mimo, że się nazywamy gospodarką niskoemisyjną, to zresztą się blisko ze sobą wiąże. Wykonywaliśmy najpierw robotę głównie dla energetyki, teraz to jest cała gospodarka, nie tylko energetyka, ale najbardziej jest tutaj istotna sprawa samej energetyki. To zresztą w kontakcie z Ministerstwem Gospodarki cały czas wychodzi i to bardzo dobrze, że Ministerstwo Gospodarki cały czas ma swój parasol. W takim sensie powiedziałbym promocyjnym jakimś, a jesteśmy niezależni, tak się deklarowaliśmy, że jesteśmy niezależną radą, doradzamy w miarę możliwości to, co naprawdę na ten temat myślimy i co uważamy, że Polsce najbardziej by się przysłużyło. Mamy nadal najbardziej, mamy wysoko energochłonną gospodarkę i małe zużycie energii na jednego mieszkańca. To jest to, co nas różni od gospodarki na zachodzie Europy. Jest takie nowe opracowanie, które opracował Central European Energy Partners, CEEP. Może są przedstawiciele tej instytucji tutaj wśród nas. Ja też jestem czynnym członkiem tej firmy. Chodziło tylko o jedną rzecz. Jak gospodarki krajów w Europie Środkowo-Wschodniej będą się przystosowywały do zmian, które są w energetyce, w polityce klimatycznej w Unii Europejskiej w najbliższym czasie. Nie ma żadnych wątpliwości, że mamy mniejsze szanse niż ci, którzy są w zachodniej części Europy, z wielu powodów. Otóż to, czy nam się uda w miarę zawierania transakcji ze Stanami Zjednoczonymi, zależy w dużym stopniu, do jakiego stopnia będziemy narzucać pewne wskaźniki na gospodarkę, w której jesteśmy. Przypomnijmy sobie, że przez całe lata 90. aż do roku 2004 trwało przygotowanie do członkostwa w Unii Europejskiej. To trwało bardzo długo, ale jednak wchodząc do Unii Europejskiej, no w gruncie rzeczy nie straciliśmy. Możemy w różny sposób marudzić, że coś nam nie wyszło, ale na członkowskie w Unii Europejskiej, nawet skreślając fundusze strukturalne i pomoc, czego nie chciałbym robić, ale chyba jednak nie straciliśmy. Zaczęliśmy dołączać do pierwszej ligi, przychodzi nam to z trudem, nie jesteśmy wystarczająco sprawni, ale nie straciliśmy. To, czy nie stracimy na umowie ze Stanami Zjednoczonymi, zależy od tego, czy będą nowe regulacje typu polityka klimatyczna, bo polityka klimatyczna w zasadniczy sposób zmieniła sytuację Europy Środkowo-Wschodniej w stosunku do reszty Europy. I to była podstawa
dla której w 2008 roku zaczęliśmy działać. Ja najpierw w Parlamencie Europejskim, po parlamentach europejskich, potem bardzo wiele, wiele innych jeszcze instytucji. Na koniec premier polskiego rządu zmontował koalicję mniejszościową, która zablokowała, a prezydent Sarkozy powiedział, nie będę Polski i innych krajów rzucał na kolana. Tak powiedział w Parlamencie Europejskim i tak się stało, bo rozmiękczyliśmy ten pakt, ale mimo wszystko on jest dla nas groźny. I to oczywiście, jeśli będzie zaostrzany. W tej sytuacji, jak jest teraz, dałby Bóg, wytrzymamy. To wszystko zależy, jakie będą regulacje i jak my się do tego przygotujemy. To samo, co z Unią. Dobrze, że rozmawiamy na ten temat dzisiaj. Już, zaraz. Trzeba się przygotowywać od zaraz do negocjacji i do wyniku tych negocjacji. Ja wczoraj spotkałem się z panem przewodniczącym Van Rompuyem, bo mamy takie spotkania co jakiś czas, tradycyjnie utrzymujemy. I on zasugerował, no oczywiście jest off the record, ale mówił wyraźnie, że takie pierwsze efekty tych rozmów, realne, to mogą być za 5 lat. Amerykanie chcą to mieć za 2 lata, bo chcą to zrobić w tej kadencji prezydenckiej, mieć to jako dobry punkt wyjścia do kampanii, ale to prawdopodobnie nie będzie za 2 lata. Mówmy zupełnie racjonalnie, tu parę osób powiedziało, ile to trzeba przepisów zmienić, jak trzeba standardy dostosować. No to jest gigantyczna praca i będziemy się kłócić o każdy drobiazg. Z Amerykanami nie jest łatwo, a po stronie europejskiej to oczywiście jest 28 krajów. To jest niebagatela, bo się musi 28 krajów zgodzić na kolejne kroki w tych negocjacjach. A więc to nie jest sprawa na wczoraj, ale jeśli się zaraz nie zaczniemy przygotowywać, dlatego warto o tym mówić, jako o kluczowej sprawie na przyszłość, to możemy wiele przegrać. Natomiast myślę, że to otwarcie będzie korzystne dla Europy. Czy będzie korzystne także dla Polski, zależy od nas, ale dla Europy powinno być korzystne, tak się nastawiajmy, a nasza Rada ma główne zadanie, aby przygotować gospodarkę polską do zmian, które są istotne nie tylko dlatego, że jest umowa ze Stanami Zjednoczonymi. Gdyby jej w ogóle nie było, gdyby się jej nie udało rozwiązać w ciągu 10 czy 15 lat, bo taka ewentualność też istnieje, że się nie dogadamy. Obyśmy się mogli dogadać jak najszybciej. A jak się nie dogadamy, to nam to wszystko, co robimy, i tak jest potrzebne. Bo to chodzi o bezpieczeństwo dostaw energii. Tu można odpowiedzieć na pytania, które zadał pan profesor na początku. My oczywiście musimy zastanowić się nad rynkiem mocy, mówiłem o tym na początku, i to w oparciu o nowych partnerów i nowych graczy na rynku energii. Musimy się zastanowić nad energetyką prosumencką, a to oznacza wielkie nakłady, i to z pieniędzy europejskich mogą być te nakłady na inteligentne sieci, inteligentne liczniki, na nie wiem, 2000 megawatt z energetyki prosumenckiej w ciągu kilku lat, żeby uratować bilans energetyczny. Oczywiście jest sprawa również dużych inwestycji w energetyce, ale to było rano dzisiaj, na ten temat było wystąpienie, którego wysłuchaliśmy. A więc mamy tu wiele zadań przed nami i Rada jest potrzebna niezależnie od rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, jest bardzo ważna, ale warto zawsze o tej Ameryce pamiętać, że to jest kolejny krok otwarcia się Europy i Polski i może być dla nas groźny, jeśli się dobrze nie przygotujemy. A jak się przygotujemy, to będzie korzystny. Dziękuję bardzo. Ja się zastanawiam, czy ja, panie profesorze, czy ja mógłbym teraz zabrać głos jako sekretarz generalny, a nie jako moderator, bo ja mam prośbę do tych wszystkich, którzy tu siedzą i do tych wszystkich, którzy nas oglądają przez internet. Ta prośba oczywiście zostanie potem jeszcze raz wysłana do wszystkich członków Rady. Otóż nam ministerstwo postawiło 4 zagadnienia i jedno z tych zagadnień jest chyba kluczowe dla przyszłej polityki, dla przyszłego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, a mianowicie jak dokonywać priorytetyzacji zadań. No jak mamy 300 kilkadziesiąt zadań, to musimy je ułożyć w jakiejś kolejności. Nie można ich realizować losowo, jak popadnie, czy w jakikolwiek inny sposób, na przykład alfabetycznie. Trzeba je zwymiarować, a następnie wymierzyć. Czyli trzeba najpierw znaleźć kryteria, a potem te kryteria zastosować, no i doprowadzić do porównania. Tak różnych rzeczy
jak na przykład rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich i rozwoju niskoemisyjnej komunikacji masowej w miastach. Dzisiaj akurat taki, dziękuję bardzo, 21,5 tysiąca internautów i jeszcze ta liczba rośnie. Więc mam komentarz tutaj na tablecie. Niestety pogoda nas zabija. Gdyby była gorsza pogoda, byłoby lepiej. Tak? Proszę Państwa, dzisiaj żeśmy się trochę kłócili na ten temat, czy trochę spierali, ale właśnie dlatego, że nie mamy miar. Nie mamy miar, nie mamy gotowych miar. Prośba do tych wszystkich, którzy pracują w Radzie albo z Radą i dla Rady, żeby się nad tym zagadnieniem w szczególności pochylić. Gdyby ktoś z tu obecnych panelistów zechciał poświęcić chwilę swojego cennego czasu na tą samą kwestię. Nie chodzi mi o to, żebyście panowie analizowali te 350 obszarów działania. Chodzi mi o to, żeby powiedzieć, które parametry tak naprawdę są najważniejsze, według jakich parametrów należy wybierać te działania. No bo to nie jest kwestia, która jest łatwa do zdefiniowania. Mamy oczywiście oczywisty parametr, jakim jest opłacalność, ale gdyby to była tylko opłacalność, to cała Rada nie byłaby do niczego potrzebna, bo sobie pan premier Piechociński tą opłacalność policzyłby sam. Bardzo dobrze robił analizy, to i taką analizę by zrobił, albo by ją tam zlecił któremuś ze swoich urzędników. Więc tak, proszę. Jeśli można, dwa słowa. Proszę Państwa, odnośnie tego, jak ma pracować Rada, to ja bym proponował, żeby pan sekretarz generalny sformułował punkty, wysłał do Państwa, będzie zwrotna odpowiedź, jeśli zgadzamy na ten tryb pracy, czy też na pewien sposób priorytetyzacji, to tak, jeśli nie, to będą Państwa uwagi. To wszystko możemy zrobić przy pomocy internetu, po to mamy internet. Ja natomiast proponuję, że gdyby ktoś na sali miał pytania do naszych gości, ja jestem stałym członkiem Rady, więc to nie jest do mnie w tej chwili. My możemy w każdej chwili tutaj porozmawiać. Byłoby dobrze, gdyby te pytania padły. Prosimy bardzo o krótkie pytania, bez długich komentarzy, bo pewnie jesteśmy już na wyjściu. W kwestii formalnej, panie przewodniczący, chciałem tylko powiedzieć tak, że świetnie, że zwróciliśmy się do sali z pytaniami, czy o pytania, ale pan moderator zadał istotne pytanie i wcale nie oczekuje od nas odpowiedzi. To mnie trochę zaniepokoiło, bo pytania, jak pamiętamy, były dwa. Pierwsze dotyczyło, na ile transatlantyckie porozumienie do spraw dotyczące handlu i inwestycji może wpłynąć na rozwój polskiej gospodarki, jak i czy to jest ryzyko, czy to jest rzecz zbawienna. A drugie pytanie było bardziej konkretne, bo dotyczyło rynku mocy w Polsce. Raczej bilansu energetycznego, bilansu energii po 2016 roku, tak, dokładnie. No właśnie, więc no i później pan moderator z tego zrezygnował, to tylko kwestii formalnej. Dlatego to pytanie mnie interesuje, ponieważ my w kancelarii mamy do czynienia z taką nietypową sytuacją, ponieważ ten model DAS-u, który, jak to nazywamy, czyli Departamentu Analiz Strategicznych, który zrobiliśmy i właśnie którego celem jest odpowiedź na pytanie o najbardziej korzystny dla nas miks energetyczny właśnie przy ograniczeniach, jakim jest dostateczna podaż mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym i również drugie ograniczenie, że w rozpatrywanym okresie ma być to najniższy koszt możliwie ekonomiczny podaży mocy, że ten model w tej chwili nabrał takiego życia internetowego. Nie do końca wiemy, jak to się stało, ponieważ myśmy jeszcze tego modelu nie opublikowali oficjalnie na stronie internetowej kancelarii, a już mamy dowody z rynku i 1500 było zapytań dotyczących jego tam poszczególnych parametrów, więc o tyle jest to
sprawa interesująca. Więc chciałem tu również, korzystając z okazji, przedstawić właśnie funkcjonowanie tego modelu, możliwość jego internetowego, już oficjalnego oglądania i ten cały model jest opublikowany od A do Z, nie ma tam, bo tu ostatnio był taki model, który koledzy mówili na temat wpływu otwartych funduszy emerytalnych, ale model jest konspiracyjny, więc ja chciałem powiedzieć, że nasz nie jest konspiracyjny, tylko jest to model dynamicznego programowania liniowego, jest jego macierze są opublikowane, łącznie z konkluzjami, które no w końcu też odnoszą się do gospodarki odnawialnej. To ja się wytłumaczę, panie premierze. Ja chciałem swój apel zakończyć ponowieniem tego pytania właśnie, ale jako lojalny współpracownik swojego szefa, a mianowicie pana profesora Buzka, nigdy z szefem w kwestiach organizacyjnych się nie spieram, wyłącznie w kwestiach merytorycznych, mając od niego delegację w tej kwestii. Więc jeżeli pan profesor Buzek uznałby za stosowne, to prosiłbym o odpowiedź na to pytanie, bo to jest pytanie, które dręczy wielu ludzi, bo to jest pytanie na najbliższe kilka lat. Niektórzy, no może pół żartem, pół serio, pytają się, czy kupić sobie agregat albo akumulator, albo czy wyprowadzić się gdzieś dalej, gdzie nie będzie przerw w dostawie prądu. Więc jeżeli pan premier Bielecki mógłby nam uchylić rąbka tajemnicy, bylibyśmy niezwykle wdzięczni. Tak, oczywiście, że mogę. Więc jak powiedziałem, przede wszystkim będzie to na stronie internetowej. My w tej chwili optymalizowaliśmy koszt podaży jednostki mocy, ale teoretycznie model pozwala nam optymalizować też inne kryteria, chociażby koszty emisji i w związku z tym emisyjność, czy też możemy optymalizować to, co wydaje mi się w tej chwili Niemcy próbują robić, to znaczy, żeby praktycznie ograniczyć importochłonność sektora elektroenergetycznego praktycznie do zera w perspektywie następnych 20 kilku lat. Więc no, konkluzje z tego są raczej proste, że wychodzi nam, prawda, oczywiście jakiś tam bilans mocy i jego kształtowanie się w czasie. Wychodzi ten optymalny miks, który zakłada przynajmniej utrzymanie tradycyjnych źródeł produkcji energii, czyli energii z węgla brunatnego i węgla kamiennego, czyli na istniejącym poziomie. Zakłada konieczność zwiększenia produkcji energii z elektrowni gazowych, bo to daje niezbędną elastyczność systemowi, która w Polsce szczególnie jest dużym problemem. Ze względu na niską emisyjność, niskie koszty obecnej emisji, a również też tam naszą krzywą, która by określała te koszty w przyszłości, wydaje się, że na dzisiaj budowanie elektrowni atomowej nie jest z punktu widzenia optymalizacji kosztu najrozsądniejszym rozwiązaniem. I wreszcie, że przy optymalizowaniu kosztu powinno się utrzymywać udział energii odnawialnej na poziomie raczej zbliżonym do minimum niż powiedzmy jakimś tam większym, który czasami się pojawia w dyskusji. No to są główne elementy. Jeżeli chodzi o jeszcze jedno zdanie, o bilans mocy, o którym mówił pan profesor, tutaj jest oczywiście ileś parametrów, które są dyskusyjne i nawet zakładając najlepszą wiedzę i stosowanie porównań do ścieżki rozwojowej poszczególnych krajów, no zawsze możemy się mylić, ponieważ i wpływ w tej chwili spróbujemy jeszcze przeliczyć
przy innym wariancie niż tym, który nam się wydaje podstawowy, że jednak następuje wzrost zapotrzebowania na energię w Polsce w czasie, tak? Bo to jest nasze założenie, że ten wzrost nie jest jakiś tam gigantyczny, ale jest to wzrost powiedzmy rzędu tam, o ile dobrze pamiętam, 150 punktów bazowych. Natomiast znamy też opracowanie, które jest poważne i które zakłada wręcz płaskie krzywą popytu przez najbliższych kilkanaście lat, również ze względu na te przesłanki, o których mówił profesor Buzek, czyli na te oszczędności, energooszczędność gospodarki, przestawianie się na inne sektory. Więc jak w każdym modelu, taki co się włoży, no to potem wyjdzie, więc przy tych inputach tu szczególnie to kształtowanie się tej krzywej popytu jest bardzo ważne, ale wydaje nam się, że to co Państwo na internecie zobaczycie jest w miarę konserwatywne, więc jeżeli będzie również ze strony Pana Przewodniczącego, Pana Premiera, Pana Profesora zapotrzebowanie, to teoretycznie możemy spróbować pooptymalizować jak gdyby koszty emisji i od tej strony spojrzeć, a jak ktoś się troszczy o bezpieczeństwo, to możemy powiedzieć tak, że zakładamy, że nie będziemy importowali na potrzeby elektroenergetyki niczego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest odpowiedź na to, jaki byłby optymalny miks energetyczny, ale pozwolę sobie na mniej poprawne polityczne pytanie, panie premierze. A droga do tego miksu, a mianowicie sposób realizacji programu inwestycyjnego, bo tym parkiem, tym sprzętem, który mamy dzisiaj, do tego miksu energetycznego w 2020 roku nie dojedziemy. Trzeba ten park zmienić. Wskazanie na prawidłowy miks energetyczny pozwala na optymalizację, na racjonalizację budowy tego parku, ale nie zwalnia nas z tego obowiązku. My bardzo chętnie jako Rada się do tych zadań włączymy, bo wiele lat żeśmy na ten temat dyskutowali, pracowali i mamy jakiś swój punkt widzenia. Na razie nie widać, żeby inwestorzy bardzo się śpieszyli do tych inwestycji. Nie trzeba ich powstrzymywać, trzeba ich raczej jakoś zachęcać. Więc także o tym trzeba rozmawiać. Ja proponuję, że we wrześniu na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Rady przedstawimy skorygowane te plany, a także impulsy pobudzania działalności po stronie prywatnego kapitału. Myślę, że będzie wtedy brał w spotkaniu udział także szef Polskich Inwestycji Rozwojowych. Pokażemy te zaawansowane już działania. No i myślę, że już we wrześniu będziemy mieli rozstrzygnięcie co do projektu ustawy kontynuującego dzisiaj przyjęty mały trójpak i wtedy będziemy wszyscy mądrzejsi, bo będzie to po rozstrzygnięciach politycznych, a także będziemy mogli pokazać mechanizmy wspierania ze strony państwa na rzecz potrzebnych dla państwa zapisanych w polityce energetycznej inwestycji z głównym udziałem kapitału prywatnego. To bardzo ważne, co pan powiedział, panie premierze, dlatego że dzisiaj prezes Polskich Inwestycji Rozwojowych przedstawiał nam obraz dosyć zdywersyfikowanych inwestycji i też stwierdził, że poziom emisyjności rezultatu końcowego niespecjalnie go interesuje, co członków Rady Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej trochę musiało zmrozić, a również informacja o tym, że poziom zaangażowania będzie 250 milionów złotych. No, my się trochę znamy na energetyce i wiemy, że w energetyce 250 milionów złotych, no to jest na zaplecze socjalne i na ogrodzenie. Przepraszam za takie niegrzeczne zachowanie. No, może tak. No wtedy trzeba by było brać pod uwagę, czy je dźwignie, tak.
Proszę Państwa, temat jest tak ważki i tak istotny, że naprawdę nie rozpoczynajmy tej dyskusji w tym wątku, dlatego że to co najmniej na wprowadzenie potrzeba około 2 godzin w tym stanie wiedzy, który pewnie tutaj ale siedzący ma. Ale my żeśmy tę deklarację przyjęli i we wrześniu też w tej sali zapraszam. Oczywiście od razu chcę powiedzieć, tutaj, że to wybuch tutaj lista natychmiast z internetu, lista pytań wybuchła, ale rozumiem, że będziemy również na te pytania odpowiadali. Jutro jest Dzień Ojca, we wrześniu. Tu siedzą ojcowie polskiej energetyki, szczególnie tej niskoemisyjnej, więc mam świadomość, że padło tu pewne zobowiązanie ze strony rządu i jego zaplecza i we wrześniu zapraszam już na takie nadzwyczajne posiedzenie. Ja rozumiem, że jeszcze jedno pytanie może pana Andrzej Siemaszko. Pan Andrzej Siemaszko. No właśnie chciałem się upomnieć o rozwój polskich technologii w tym wszystkim, także dominuje znaczy, pracę Rady, ale też rząd, strategia 3x20. My musimy mówić o 4x20, ta czwarta dwudziestka jest 20% redukcji ceny energii, jeżeli chcemy z Ameryką konkurować, to może taki. No i w tym jest tylko szansa na właśnie rozwój naszych technologii, a mamy bazę, bo mamy gaz w łupkach, mamy gaz w węglu, mamy możliwość zgazowania węgla czy produkcję wodoru, mamy głęboką, suchą geotermię. To są rzeczy, które są na warsztacie dzisiaj do przetestowania, do wykonania pilotażu. Także, a niestety zaniechaliśmy rozwoju technologii, więc jest teraz taki moment na ruszenie tego wszystkiego. Może nam się uda, ta czwarta dwudziestka. Czy ktoś chce skomentować? No znowu to jest na oddzielne, dłuższe pytanie, dlatego że intencją nie tylko resortu gospodarki, ale całego rządu jest nowe podejście do tego, co nazywamy innowacyjnym rozwojem i kierowanie do gospodarki pieniędzy na badania i rozwój przez gospodarkę do Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju, a nie poprzez Szkolnictwo Wyższe Badań i Rozwoju do gospodarki. W związku z tym chcemy tu jasno i wyraźnie zasygnalizować zupełnie na tą nową perspektywę, nową intencję. Myślę, że bardzo potrzebną, dlatego że w wyniku nakładów ze środków także unijnych na infrastrukturę badań i rozwoju posadowiliśmy całkiem niezłe laboratoria, rozbudowaliśmy zaplecze, sale konferencyjne, sale wykładowe. No a czekamy na to, kiedy z tego obszaru przypłyną do polskiej gospodarki te projekty. Otóż łatwo przeanalizować, że będziemy dokonywać zupełnie innego rachunku, jak na przykład w obszarze OZE będziemy wykorzystywać polską technikę i technologię wytwarzaną w naszej przestrzeni, a nie importowaną. I znowu tu odsyłam, jest to szerszy problem, wielokrotnie o tym mówiliśmy i myślę, że to też musi być przedmiotem skoordynowanych działań, uwaga, nie tylko rządu jako propozycji, przy domykaniu tego, co nazywamy podziałem pieniądza unijnego w różnych sektorach, ale musi także być wyjściem naprzeciw pod te pieniądze także samego środowiska, które jest po drugiej stronie, czyli badań rozwoju wytwórców techniki i technologii, którzy powinni wyczytać w tych zapisach środków unijnych wielką szansę dla zbudowania nowej generacji nauki, techniki i technologii, którą da się wdrożyć i być może później sprzedać na te rynki, które pod tym względem będą zapóźnione w stosunku do Polski. I myślę, że to jest taki ważny sygnał, bo choćby w fotowoltaice mamy olbrzymie parcie ze strony dobrze zorganizowanego lobby. Chińczycy ostatnio zadeklarowali budowę w Polsce zakładu na 12 tysięcy miejsc pracy w wytwórniach fotowoltaiki, a KGHM prowadzi daleko zaawansowane badania w zakresie fotowoltaiki w oparciu o naszą rodzimą miedź. W związku z tym to pokazuje te pola wyboru, ale znowu nie chciałbym, ponieważ to wymaga dłuższego czasu i myślę, że także wsparcia ze strony tych, którzy już w tych pracach uczestniczą, żeby mogli nam powiedzieć, na jakim etapie są, jeśli chodzi o wnioski. W każdym razie będziemy może mniej mówili o pilotażach i chcę przestrzec także tą drogą te 20 tysięcy internautów, a będziemy mówić o praktycznych i takich, które za 2-3 lata rzeczywiście do praktyki gospodarczej będziemy wprowadzać rozwiązania, bo przypomnę, że ruszyły pilotażowe elementy wykorzystania metanu choćby albo gazowania węgla i za chwilę tam gdzieś bodajże, jak dobrze pamiętam, przy kopalni Staszic taki blok pilotażowy ruszy, ale uwaga, 40 lat temu rozpoczęliśmy pracę nad tą technologią, jak dobrze pamiętam, i po 40 latach jesteśmy na etapie małego pilotażu przy jednej z kopalni. A wystarczy popatrzeć na system opodatkowania węglowodorów, żeby zobaczyć, że można zabić energetykę na bazie metanu, który jest przy okazji odgazowania zasobnych w końcu metanu pokładów. No i ostatnie dane z górnictwa, bo tu jakby w oderwaniu też mówimy o tym, jednego z cen surowców.
dla rynku europejskiego importowany węgiel na naszym rynku można zdobyć za 78 z 30 bodajże 6 centami dolarów za tonę. I uwaga, widać wyraźnie, że kiedy na przykład w trybie, w perspektywie 1,5 czy 2 lat cena węgla na rynku europejskim plus koszty transportu byłyby na poziomie poniżej 75 dolarów, to mamy de facto katastrofę w obszarze jednego z najważniejszych sektorów, także z punktu widzenia dochodów do budżetu, bo górnictwo węgla kamiennego w zeszłym roku dało 27 miliardów dochodów do budżetu. Wyobraźmy sobie teraz polski budżet bez 27 miliardów tylko z tego sektora. Wyobraźmy sobie budżet regionu śląskiego, czy wyobraźmy sobie budżet kilkunastu czy kilkudziesięciu samorządów o budżetach 100 tysięcy już nie mówię. No to już zostawiam jakby. Więc myślę, że pamiętajmy też o tym, że w tym mechanizmie także podnoszenia efektywności działania w szeroko pojętym przewodzie pokarmowym energetyki od surowca, jego wydobycia, warunków wydobycia, aż po odbiorcę, no trzeba także uwzględniać to, co możliwe i niemożliwe, kiedy cykle inwestycyjne w energetyce tradycyjnej są od 4 do 6 lat, a okres przygotowania budowy, średnio licząc, taki ten najbardziej zaawansowany, to na przykładzie Opola 4, 5 czy 6, to jest znowu 4 do 5 lat. W związku z tym, ale mówię, no nie chciałbym tutaj, bo uruchomiłbym domino, rzucając kolejne jeszcze tam kwestie, a chciałbym, żebyśmy całościowo poświęcili temu więcej czasu, być może nawet cały dzień, bo wydaje się, że ta sprawa jest szczególnie ważna i ma być nie tylko oczkiem w głowie rządu, nie tylko dobrze to ma się przełożyć na dokończenie prac nad pakietem energetycznym i budowaniem rynku gazu, energii i ropy z pewnymi mechanizmami, no choćby sygnał z Komisji Europejskiej w zakresie rynku gazowego, istotny, jak to zrobić, jak, w jaki sposób liberalizować rynek cen i energii, czy można go taryfować w przestrzeni prawa europejskiego. No i polecam też te kwestie związane z dostępnością do nowej infrastruktury i konsekwencji w tym zakresie trzeciego pakietu energetycznego w przestrzeni całej Europy. No jak dodamy do tego pewne zakłócenia w procesach już uruchamianych w myśleniu, i mówię tutaj choćby o Sarmacji, jak Państwo wiecie, ostatnio nasz uczestnik w tym programie bardzo ważnym w wymiarze politycznym, który ma określone kłopoty w zakresie zbilansowania pod względem popytu na te 7 do 10 milionów ton ropy azerskiej. Stąd będzie moja wizyta w Kijowie, jeśli popatrzymy, że RWE wycofało się z Nord Streamu, jeśli Rosjanie propagandowo pokazują tam kolejny z piątym nawet Nord Streamem gazowym aż do Wielkiej Brytanii, a już tu w perspektywie widzimy te tankowce z różnych kierunków z gazem skroplonym, no to można powiedzieć jedno, że rynek europejski dzisiaj, jeśli chodzi o energię czy surowce energetyczne, jest rynkiem odbiorcy, a nie dostawcy, tak jak to było w 2006, 2007 czy jeszcze w 2008 roku. Więc w związku z tym ta krótkie cykle w tym zakresie i nieprzewidywalność pod tym względem, no każe rozstrzygnąć te główne dylematy, między innymi o tym rynku mocy, o tym jak finansować ponadprzeciętne rezerwy, no i w jaki sposób spinać interkonektorami w układzie Europy Środkowo-Wschodniej nasze systemy energetyczne, gazowe i te związane z tranzytem, z transportem ropy, jak, jeśli chodzi o z punktu widzenia długoterminowości umów, oddziaływanie na rynku spotowym, dostępności, no już nie będę dalej kontynuował, pokazuje po prostu złożoność problemu, więc nie dziwcie się Państwo, że ten zespół energetyczny na zapleczu rządu tak intensywnie się spotyka i z taką intensywnością analizuje różne rzeczy i zapowiadam, że także w czasie wakacji, tych pozornie w polityce i w administracji także ogłoszonych czy sygnalizowanych, zespół będzie wyjątkowo mocno pracował. A dzisiaj w Sejmie wydarzyło się coś bardzo ważnego, bo myślę, że mamy trójpak za sobą, idzie do Senatu i za chwilę będzie w podpisie prezydenta i to uruchamia ostateczne rozstrzygnięcia z punktu widzenia decyzji w zakresie pozostałości, czyli dużego trójpaku, a więc kreującego te warunki otoczenia, regulacji, interwencji państwa, a także co szczególnie ważne, wskaźników wsparcia przy OZE i terminów, w których państwo gwarantuje kapitałowi prywatnemu określone, stabilne warunki do inwestowania. Czy będziemy mieli szansę na energetykę obywatelską przy zagrodową prosumencką?
Panie profesorze, jeżeli chcemy ją zrobić, to musimy mieć świadomość, że trzeba zapłacić te kilka miliardów za liczniki inteligentne, a myślenie o licznikach inteligentnych nie wolno zaczynać od tego, że mogą służyć do zbierania danych wrażliwych o nas, konsumentach. Nie, no, taki punkt widzenia jest. Ale pojawił się gdzieś tam w naszej debacie, co pokazuje bardzo wyraźnie, jak można wstrząsnąć debatą publiczną zupełnie z absurdalnej pozornie strony i jak także wrażenia, emocje mogą przekładać się na realne wyzwania. Jeśli więc będziemy patrzeć na inteligentne systemy energetyczne w kategoriach śledzenia obywatela jako główne zagrożenie dla jego wolności, a nie wolności, które w odpowiednio posadowione tworzą, że może być i dostawcą, i odbiorcą energii, a także konsumentem i sprzedającym, to pokazuje to bardzo wyraźnie, że gdzieś także w tym wymiarze debaty publicznej no, trzeba szukać rozsądnego miejsca, żeby nie tworzyć sztucznych emocji tam, gdzie ich nie ma. Ale energetycy wiedzą, że jeżeli się dotknie przewodu pod napięciem gołymi rękoma, to może kopnąć. A to nie znaczy, że nie należy budować linii energetycznych, należy je tylko budować bezpiecznie. Panie profesorze, jak będziemy mieli debatę społeczną na temat ustawy o korytarzach przesyłowych, w tym energetycznym, to zobaczy pan, jaka jest różnica poglądów w patrzeniu na zawartość tej ustawy. To, co jest oczywiste dla energetyków, dla ekonomistów i dla nie wszystkich pewnie polityków, może się okazać nie tak bardzo oczywiste dla właścicieli 19 milionów działek. Tak, my się zgadzamy, ale jesteśmy po pańskiej stronie, panie premierze. Ja rozumiem, że moglibyśmy tą dyskusję ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć, ale czas nam mija. Jeszcze jedno zdanie, panie profesorze, za pozwoleniem. Słucham. Tytułem podsumowania, ja byłem obecny na wszystkich panelach. Obserwowałem nie tylko panele, ale obserwowałem także i salę. I tak w imieniu sali to chciałem po pierwsze podziękować, a po drugie podsumować, że pojawiała się tutaj przede wszystkim jedna sugestia taka w momentach, kiedy sala była dopuszczona do głosu, taka sugestia i wołanie o decyzyjność, a w zasadzie o skuteczność decyzyjności. I teraz w nawiązaniu do tego mam pytanie jeszcze na koniec do pana profesora Osiatyńskiego, bo pan w swojej wypowiedzi raczył podnieść ten element współpracy z nauką, że powinniśmy współpracować z nauką. Teraz pod kątem tego, co się wydaje, prawda, publiczności, że nie ma tej decyzyjności, czy jest sens wobec tylu nowych technologii, które w tej chwili są dostępne, w dalszym ciągu współpracować z nauką, jeżeli nie potrafimy, nie mamy decyzji na wdrożenie tych technologii, nie mamy możliwości wdrożenia tych technologii, które są już dostępne. To jest pierwszy punkt. I drugie, czy nie należałoby troszeczkę wyprzedzać Europę, świat, bo na forach jest cały czas wrażenie, że my jedziemy troszeczkę na gapę, że wprowadzamy tylko te technologie, które już ktoś sprawdził, natomiast nie mamy odwagi na to, żeby wdrożyć swoje własne i zrobić to tak szybko, żeby dokonać tego wyprzedzenia konkurencyjnego. Jakie jest zdanie pana profesora na ten temat? Jeszcze raz dziękuję i przepraszam, że tak gwałtownie wtargnąłem. Ja mam pytanie, co w świadomości pana premiera domyka bilans KSE w 16 roku? No ale to odpowiedź padła, porozmawiamy o tym we wrześniu. Proponuję na razie zobaczyć ten model na poziomie, że średniorocznie wzrośnie nam spożycie o 1,5%. Dwa dni temu mieliśmy rekordowy pobór energii, czyli jeżeli pierwsze dni gorącego lata wywołują tak istotny wzrost, jeżeli w polskiej praktyce eksploatacyjnej musimy mieć przynajmniej 18% rezerwę nad szczytowe pobory, po to między innymi, żeby odpowiednio rozkładać remonty, udostępnić i tak dalej, to już wiemy, jak potężne wyzwanie w tym zakresie mamy i proszę się więc nie dziwić, że w tej sprawie zespół energetyczny działający w składzie politycy, zapraszani goście, stara się debatować w zamkniętym gronie, żeby wymieniać i argumentować bardzo mocno priorytety, a jednocześnie mieć świadomość, że mogą być stany nadzwyczajne. Na przykład awarie
na dużą skalę, problemy techniczne, czy też zagrożenia terrorystyczne. I one każą nam na poważnie w tym gronie decydentów politycznych rozważać różne scenariusze, a także w tym miksie energetycznym uwzględniać te kwestie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i wydolność przesyłu. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo krótko mam odpowiedzieć, tak? No, tak. Okay. Spróbuję bardzo krótko. Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to wie pan, w tych sprawach zawsze jest także element bezpieczeństwa strategicznego. I z tego punktu widzenia oczywiście lepiej jest mieć sporo własnych rozwiązań. Ale w globalnej gospodarce to jest trochę inne. Wie pan, trzeba mieć trochę inne podejście do tego. Także to, tak jest. Pilnujemy tego bezpieczeństwa strategicznego. Staramy się mieć tyle naszych własnych rozwiązań, ile i w takim stopniu, w jakim to jest zgodne z rachunkiem ekonomicznym. Także w jakim stopniu, nawet jeżeli dzisiaj te rozwiązania nie zapewniają w pełni sukcesu ekonomicznego porównywalnego z zagranicznymi, to potencjalnie że będzie jakiś taki okres przejściowy, taki gestation period, tak? A potem one będą równie albo może nawet jeszcze bardziej konkurencyjne. Jeśli chodzi o współpracę z nauką, to, że my mamy bardzo wiele rozwiązań, których żeśmy nie wprowadzili, to niekoniecznie musi wynikać z tego, że jest, no, trzeba współpracować z nauką, ale to były kwestie decyzji, niekiedy także priorytetów politycznych. I tych rozwiązań nie przyjmowano, bo nie było środków. To jest kwestia zmiany struktury preferencji. I mam wielką nadzieję i przekonanie, że nastąpi to. Także dlatego, że świetnie widzimy, co się dzieje w bilansie energetycznym, prawda? Że tutaj te będzie, jakby zdaje się, nie pamiętam, czy pan premier Buzek, czy pan premier Bielski powiedzieli, to przełożenie wajchy, prawda, że jednak będzie zmiana, jeśli chodzi o strukturę priorytetów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jak widzą państwo, doprowadziliśmy do granic wytrzymałości pana premiera Piechocińskiego, który musiał udać się do następnych zajęć, które ma za minut pięć. Ja rozumiem, że to jest dobry sygnał, żeby zakończyć nasze spotkanie, podziękować uczestnikom. To nie jest tak, że tego rodzaju spotkanie, tego rodzaju wypowiedzi daje się zamknąć w jakimś jednym bonmocie. Raczej się nie dają i nie należy tego robić. Natomiast niewątpliwie to jest sygnał, że nasza praca się nie skończyła, że musimy działać w dalszym ciągu, musimy szukać tego optymalnego rozwiązania, bo nie jesteśmy nadbogaci, nie mamy mnóstwa złota, diamentów i metali ziem rzadkich. Natomiast mamy potrzeby cywilizacyjne, które musimy zrealizować i wierzymy w to, że rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest prawidłową ścieżką dojścia. Dziękuję bardzo.